Dokładnie, Dominiku, bo się Radom. Będziemy jechali do Radomia. Witam bardzo serdecznie. Prosto z Eurotruck Simulator 2. Do Radomia, do Radomia. Haha, dziś jedziemy do Radomia. Tylko czekajcie, wyłączamy operę. Wyłączymy sobie Steamka. O, nie, nie, on mówi, czekaj, nie, nie, nie. Dobra. Oj, ETS2 się wyłączył. No to włączamy jeszcze raz. Coś się zepsuło i ETS2 odmówił posłuszeństwa, ale już jesteśmy z powrotem. No to jazda z Łodzi do Radomia. Lecimy. Deski wieziemy. My deski wieziemy do Radomia. Czy wy to rozumiecie? Do Radomia wieziemy deski. Nacki. Nic nie mówiłem. Orzech, to twoja wina. To twoja wina, Orzech. Wyspowiadaj się teraz nam. Dobra, nieważne. Deski, by zbudować wreszcie stadion Radomiaka. Pewnie tak. No dobra. Włączamy nasze wycieraczki. Włączamy światła. Ole, błysnęło coś. Burzę mamy, kurde. Burza! Jedziemy, jedzymy do Radomia, do Radomia. Patrzcie, jakie piękne deski. Dobra, nie. Nie ma się zachwycać jakimiś deskami. Odbudowę lotniska, które i tak zamkną za jeden dzień. Pewnie tak. O, patrzcie. Uj, do góry podnosimy. Podnoszą się. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Możemy spokojnie sobie skręcić. Zaczynamy naszą pierwszą podróż do Radomia, jedziemy do Radomia podczas burzy, oj tak. Najlepiej jeździć podczas burzy do Radomia, oj tak. Podczas burzy do Radomia opłaca się. 180 km, jedziemy dechy. Jest git. Mercedes. Ta Mercedeskiem. Renault chciałem powiedzieć. Żabka WTS. No była. Była, była. Jak najbardziej. Nie ominęliśmy. Na razie bardzo ładnie jadę. Przestrzegam wszelkich, wszelakich przepisów. Chyba. Dobra. Ale błysko. Błyska. Tak bardzo błyska. Skręcamy.
Aha, bo już czerwone było, zagapiłem się. No to mamy już pierwszy fail na tym live'ie. No, żem się zagapił, no co ja poradzę. Będzie. Wszystko jest ok. Jazda podczas burzy to jest dobry pomysł, tam jest straszniej niż we FNAF-ie. No nie wiem, nie wiem, ale ja jedno wiem. Droga do Radomia jest bardzo nieszczęśliwa, bo właśnie przed momentem napotkaliśmy czerwone światło. Dobra, jedziemy dalej. Coś mało aut jedzie, niepokoi mnie to. Chciałbym zobaczyć jednak większy ruch, bo podczas burzy do Radomia samemu tak jechać to, no nie powiem, nie powiem Dominiku, bo się faktycznie strasznie jak we FNAF-ie. Jedziemy sami po burzliwej drodze do Radomia. To nie jest dobre połączenie. Ej, no bez kitu, gdzieś wcięło auta. Wow, jadą, dobra, jesteśmy uratowani. W końcu jakiś ruch był. Jakiś ruch jest. O, a tam kogoś złapali. No czekajcie, wybaczcie. No, jednak te FPS-y mnie trochę czasem spadają dziwnie. Muszę sobie zobaczyć zaawansowane, co jest niepotrzebne. Jakość cieni niskie. Jakość warunków pogodowych średnia. Na stos. Zachowaj. No, jak spotkam Kacpernika, to ja go wyjaśnię. Tu nie on mnie wyjaśni, a ja go wyjaśnię. No i już mam 55 FP, 50 FPS-ów, no i dobra. Troszkę więcej FPS-ików jest. Nic się nie zmieniło, a jest lepiej. Mi chodzi o liczbę FPS-ów oczywiście, bo tak naprawdę na streamie to jest tak samo. Ja już nie powinienem narzekać. 50 FPS-ów, a 20 FPS-ów to jest różnica. A teraz idziemy 120 na godzinkę. Przynajmniej jest jakieś auto. Nie chce się wpierdzielić. Zmieniamy pas. Za będę musiał jeszcze skręcać. A tamty jeep, kurwa. Dobra. 125 na liczniku. A mój. Dokładnie. Już trzeba wyhamować. Nic nie jedzie? Nic nie jedzie. Możemy skręcać. Już tylko 120 do Radomia. 2 godziny w grze. No, tak to 10 minut mi się wydaje, że tam dojedziemy. Radom wprost, a my jedziemy wprost. Czyli dobrze, dobrze jest. Ale błyska dalej, ja się boję jechać po burzliwej drodze do Radomia. Kurde. Niedobrze.
Znowu nic nie jedzie. Znowu sami. O wow, jednak coś jedzie. Jeszcze nas nie zostawili. I znowu sami. Bardzo mały ruch. W burzliwą noc. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czy słyszałeś, jak w domu mieszka z 10 osób? O nie! Przed nami coś jest. A to w sumie dobrze, bo chociaż nie będziemy sami jechali teraz. Uff! Uratował nas jakiś typo. Turystów brak, bo nawet lotnisko nieczynne. No racja. To coś chłop się tutaj wlecze 60 na 90. Jednak mi się to nie podoba. Będzie manewr. Chłop się guzdra na 90. Nie podoba mi się to. Zdążymy, 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 zdążymy. Perfekcyjnie. No, akurat 70. No trudno się mówi. No wlecze się, bo boi się Radomia. Możliwe, że tak. Orlen! Widzicie to? Mamy Orlen. Orlen. Dokładnie, Dominiku Bosie. Orlen. To był Orlen. Dobra, wyprzedzamy, wyprzedzamy tego typa. Kogoś właśnie gozdr tutaj, nie będę się go... Niego... O, jeszcze się kolejni guzdrają nam. Przyspieszcie, downy! O nie! To bym się wpierdzielił. Aż tamten awaryjne włączył. Bo się tak chwilę zatrzymał. Komedia. To jest droga do Radomia, moi mili. To jest właśnie droga do Radomia. Te, co chcesz mnie wyprzedzić? Nie ma wyprzedzania mnie. Tylko ja mogę wyprzedzać. Dobrze, że na lusterku zacząłem, że ktoś mnie chciał wyprzedzać. Nie ma wyprzedzania mnie, tylko ja mogę wyprzedzać. No, i o to chodziło. No i akurat Radom za chwilę będzie. Takie rzeczy tylko w drodze do Radomia się dzieją. W ogóle zero uszkodzeń jest. Jeszcze ani razu w nic nie wjechałem teraz na drodze do Radomia. Tylko na czerwonym przejechałem w Łodzi, ale to jest trudno się mówi. Nic nie jedzie? Nic nie jedzie. No to możemy skręcać. Radom! Coś za dużo samochodów tych do Radomia. Człowieku, tu autokar do Radomia przyjechał. Autokar do Radomia. Odkryto miasto Radom. Nic nie jedzie? Nic nie jedzie. Tamten skręcał. No, jedź. Dobrze. Jedź na lotnisko. No, ja nie wiem, gdzie jest. Jakbym wiedział, gdzie jest, to bym tam pojechał. Jadę tam, gdzie mnie nawigacja pokazuje. Może będzie po drodze lotnisko. Tu jest ciekawy budynek. Taki duży, ale to lotnisko nawet by nie było. O, już nie pada. Tylko przyjechaliśmy do Radomia, to burza ustała.
całej Polsce burza, ale w Radomiu nie ma burzy. No proszę bardzo. W całej Polsce ci grzmi, ale w Radomiu już nie grzmi. Tak to się właśnie działa. Bo nas nie stać na burzę. O nie. Jezus Maria, Dominik Boży. Niesamowicie. Ale gdzieś ktoś coś lotnisko Radomiu nie ma, no trudno. Aha, okej. Jum. O, Mercedes. Tam Mercedes jest. Pewnie tam gdzieś jest lotnisko. A tu mamy firmę Mercedes-Benz. Radomski Mercedes. Dokładnie. Ile jeszcze tych świateł będzie? Dominiku, nie stać was na burzę, ale kuźwa na sygnalizacje świetlne co 100 metrów to was już stać. Będziecie mi kurde co 100 metrów stawiali sygnalizację świetlną. Ja pierdzielę. Nie gadaj, że tam dalej też jest. A tu co mamy? Nagel Group. Aha, misja do Radomia, ale stawiam coś. Ale jednak poza Radomiem. Była misja do Radomia, a jednak moje zlecenie będzie poza Radomiem. Super. Radom we własnej osobie. No, aż silnik wyłączyłem na środku drogi. I myk. No bo zlecenie do Radomia niespotykane. O, widzę właśnie. Gdzie my to będziemy musieli zostawić? Zobaczmy. O nie, w życiu, w życiu. O tak, tak mogę. Tak mogę przyjąć. Nie będę się bawił w manewrowanie w Radomiu, bo to się źle skończy. Manewry w Radomiu, kurde. Tak, to jest Radom. Już prawie. Pięknie. Stadion Radomiaka budują. No, widzę właśnie. Dojechaliśmy, ukończyliśmy. Orzech zrobił misję radomską. To może teraz z Radomia gdzieś pojedziemy. Zobaczmy, czy będzie coś fajnego z Radomia. Bydgoszcz! Nie, bo przez Warszawę, nie ma sensu. Kuszalin? Też przez Warszawę. Ja nie chcę tak wcześnie odblokowywać Warszawy. Może znowu jest z Łodzi do Radomia? Nie ma, oczywiście. A Białystok? No czemu kurwa wszystko przez Warszawę? Kielce. O, przez Radom. Dobra. Do Obi w Kielcach jedziemy. Przez Radom. Przez Radom. Ten Radom będzie nas dzisiaj prześladował. Będzie nas prześladował ten Radom. Z Łodzi do Kielc przez Radom. Także będzie nas prześladował. Jeszcze chociaż jeden raz będzie nas prześladował. Spokojnie. Ten jeden raz jeszcze przez Radom przejedziemy dzisiaj. Bynajmniej. O, się zmieściłem z Kanią. Z Kania! O! Z Kanią przez Radom! Idealnie. Z Kanią przez Radom. Podoba mi się to już.
Castorama. Tak, Castorama, wjechałbym jeszcze. Pewnie trzeba materiały, które nie zostały wykorzystane na lotnisku, wywieźć do Kielc. Czekaj, zobaczmy jeszcze raz, co mamy. Trociny mamy, w zasadzie faktycznie. Trociny to są pewnie takie materiałki właśnie, dziwne. To powinno nam zająć 2 godziny 25 minut. Może. Kierunkowskaz. Orzechu, nie zapominamy o kierunkowskazach. Przeszurnęłem. Ale bez uszkodzenia. Tylko jakaś tam pewnie minimalna rysa jest. A to dlatego, że myszka mi wariowała. Musiałem myszkę poprawić, się nad myszką skupić. A nie kuźwa nad skrętem. 0%, 0%, więc wywalone. Skręcamy. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Skręca. Skręca, dobra, uda się, pięknie zrobiliśmy. Biedronka! Codziennie chuj wam w dupę. Znaczy, ja nie jestem wulgarny i nie miałem na myśli tego, co powiedziałem przed momentem. Także nie bić mnie. Jebana sygnalizacja świetlna. Nie, w Łodzi jesteśmy, Dominiku. O, już zielone. Jedziemy. No super, a tam czerwone jest. Kiedyś tam dojedziemy. Kierunkowskaz. O, wypadek. To, żebym ja zaraz tu wypadku nie zrobił. Ja chcę wypadek zobaczyć. No korra, dajcie mi wypadek zobaczyć. Aha, nie jest żaden wypadek. Nie wiem, co się tam stało. No, dziwne to. Nie ma wypadku, to jedziemy dalej. Nie, no, przypomina radą. Biedronka, sygnalizacje świetlne, co 100 metrów, a już wypadek jeszcze. Do Korony Kielce, no właśnie, do Korony Kielce. Korona Kielce, kurwa, widelce! Oju! O, dobra, się zmieściliśmy. 57, przekroczyłem limit. Jedź do Łodzi. Właśnie, kurwa, jesteśmy w Łodzi! My właśnie jesteśmy w Łodzi! Jedziemy z Łodzi do Kielc. Także jest nieźle, co nie? Jest nieźle. My kurwa jesteśmy w Łodzi. Gadanie jak mydeł chrusta, no. Nie powiem. Rozruszam swój głos przynajmniej. M1 WTS2. Dom Toretto. Widzę w Łódź. Okej. Okay. Jedziemy. Bez świateł jadę. Bym się wpierniczył, gdyby policja mnie to zobaczyła. Mandacik, bo co do świateł nie włączyłeś? O, nie wolno tak, oj, nie wolno. Jechać bez świateł? Oj, 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 to ci tam zaraz spierdzielniemy. 1000 złotych mandaciku, szczególnie o, do Radomia jedziesz, to kolejne 500 złotych mandatu. Czy twoja nauczycielka płakała podczas omawiania kamieni na szaniec? Nie. Nie. Nie było tak. Nie pamiętam, kiedy w ogóle omawialiśmy to, także. No. Widzę w czy LKS. Nie wiem. Dla mnie to obojętne. Nie interesuję się polską ligą. Na co dzień znam tylko Legię i Lecha.
Nie no, żartuję, znam wszystkie polskie kluby, wszystkie polskie kluby. Znam większość polskich klubów grających od ekstraklasy do drugiej ligi, powiedzmy. Znam większość, ale mam na nie wyjebane. Neutralne są. Ja nie jestem zagorzałym kibicem polskiej ligi. Jeśli już jestem kibicem jakiejś ligi, to Premier League, Bundesligi. No i tyle. La Liga to jest La Liga śmiechu. Natomiast Serie A to stan umysłu. A francuska liga to PSG Liga. I tyle w temacie. Skręcamy. Neutralny FGP. Jak Szwajcaria. Jak Szwajcaria, Krzyżaczku. Trzeba być tym szwajcarskim. Zimonem Amanem piłki nożnej. Na jakiej tablicy dziś jedziemy? Możliwe, że tym razem A1. Zobaczmy na mapę, jakie możemy spotkać. S7, A1 jest A1, S8, A8, A4, nie, A18, S3 mamy, A6 mamy, mamy S7, S8 to już mówiłem. S7 mówiłem. Tu coś może jeszcze A4. No, trochę tego jest. A, to nie wiem. Jakbyś tego skręcił na jeden, to byś do Białobrzegów zajechał. No, pewnie tak. No, bo jedziemy teraz akurat w stronę Radomia. To gdzieś tam blisko. No, Liga Portugalska jest lepsza. O wiele. Ja lubię portugalską, ci powiem. Dla mnie portugalska jest spoko. Lubię Benfica, lubię Porto, lubię Sporting Lizbonę, lubię Bragę i w ogóle znam sporo portugalskich klubów. Co jest, kuźwa? Mój ETS dostał downa i mam 70 FPS-ów. Ej, co jest? Mam 70 FPS-ów. ETS downa dostał. Wcześniej było po 40-50 FPS-ów. Radom, co ty wyprawiasz? Co ten Radom? Co ten Radom? Panie Arkadiuszko, my wyjechaliśmy z Łodzi, więc już w Łodzi byliśmy. Dwa razy dzisiaj byliśmy w Łodzi, wiesz? Dwa razy. Aż dwa razy w Łodzi byliśmy. My tu się tym ETS-ie dwójce normalnie tej Łodzi na pamięć z Radomem nauczymy. Bo to już drugi raz, kiedy jedziemy z Łodzi do Radomia, tylko tym razem jeszcze w bonusie dostaliśmy z Radomia do Kielc, także... Taki bonus dostaliśmy. Bonus BGC, kurde. Także no, już tutaj drugi raz z Łodzi se wyjechaliśmy. Rozpoczynając w niej. No i jedziemy do Radomia. Z Radomia jedziemy do Kielc. Także no, tutaj mamy 160 km jeszcze. No, nie wiem, BW zależy. Jak dostaniemy jakąś fajną ofertę z Warszawy. To pojedziemy do Warszawy, bo tutaj akurat miałem optymalną ofertę z Kielc. Polecam do Londynu z Łodzi. O ja pierdzielę. Jeszcze czego? Może kurde. Poczekaj. Czekaj, zobaczmy taką fajną ciekawostkę. Svalbard. Oj nie, czekaj, resetuj, resetuj, resetuj. Resetuj. Oczywiście tak. O! Svalbard. Potem
na najbardziej wysunięty punkt w Islandii. Potem na najbardziej wysunięty punkt w Hiszpanii. Potem Cypr. Potem se wrócimy do Europy, do Honigsvaga. A na koniec już nie mogę. A chciałem jeszcze Radom zaznaczyć. Wyszło nam 23 724 km, co łącznie by nam dało 434 godziny fajnej zabawy. Nie, resetuj to gówno. Nawet nie myślę, żeby takiego czegoś kiedykolwiek. Moja myszka Dauna dostała i weź tak teraz prowadź, kurde, auto. Znaczy, ciężarówkę. Co ja pierdzielę? Auto. No, teoretycznie to jest auto, jeździ, ale to jest ciężarówka, no, halo. Idę po frytki. No spoko, Emilio. Szkoda, że tej wersji promocja nie było jeszcze Middle East. No, nie ma jeszcze Middle East. No bo ja nie mam tego DLC chyba. Znaczy ja ogólnie nie mam jeszcze Black Sea DLC, także no jeszcze tam jakieś DLC będę musiał kiedyś dokupić, żeby jeszcze bardziej se promocja rozwinąć. Ja pies w dole, dwa czołgające się krychowiaki jadą. Dwa krychowiaki prowadzące ciężarówkę. Iberii i Black Sea. No, pewnie tak. Ja mam tak, mam Going East, mam Skandynawię, Francja, Włochy. No i teraz kupiłem Baltic Sea. Zagapiłem się. Na szczęście żadnego uszkodzenia tutaj widzę mechanicznego nawet nie ma. No, nie ma. No, zagapiłem się na czat, no to. Fajnie, fajnie. No pewnie tych dwóch DLC nie ma. No pewnie tak. Uwaga! Jesteśmy przy Radomiu. Silnik se zgasłem. Wróć. Na zasadzie i tak dobrze zrobiłem, bo już 70 limit to musiałem troszeczkę zwolnić. No dobra, przyjeżdżamy blisko Radomia. Przyjeżdżamy se blisko Radomia. Tylko teraz musimy skręcić niestety nie w Radom, a troszeczkę obok Radomia. Nic nie jedzie? Nic nie jedzie. To dobrze, już myślałem, że z kimś czołówkę se zrobię. Tak dziwnie zakręcając. Jak typujesz 70. turniej czterech skoczni? Siema, Zygzaczek. Moim typem na turniej czterech skoczni to wygrana Kamila Stocha, drugie miejsce Rieju Kobayashiego oraz trzecie miejsce Karla Geigera. To jest mój turniej czterech skoczni. Chcę wierzyć, że Stoch wygra. I będę wierzył, że Stoch wygra. O, Emilio, przegapiłeś moment, jak przyjeżdżaliśmy obok Radomia, niestety. Siema, siema, Mateuszku. Wygra Sabirżan jak zwykle. No pewnie tak. Fiskap. Jeszcze na pewno. Przy okazji. No po frytki byłem. No rozumiem, rozumiem. Kielce 65 km. Okej. Jedziemy do tych Kielc. Zobaczymy, co tam widelce szykują dla nas. Musimy im jakieś trociny przynieść. Wii, slalom! Bawimy się w slalom! Slalomy! Tak.
Lepiej do Węgier, a Orbana do na Słowację. Drift. No patrz. Siema, nie. Nie ma. A dobra, żartowałem tylko. W Krakowie to wypadek byś miał, bo nic tam nie widać przez smog. No, pewnie tak. Smog to nic nie widać. Pewnie tak będzie. O, S7-eczka. Jedziemy S7-eczką. Policja. Jebać, psy. Pan policjant porządku pilnuje. O, patrzcie, wypadek. Ja chcę wypadek wjechać. Ja chcę wjechać w wypadek. Żartowałem tylko, co wy myśleliście? Ja taki nie będę, nie chcę sobie uszkodzeń robić. Ja tu jestem profesjonal. Wow, znaki są dobrze postawione, widzicie to? Ten znak też jest dobrze postawiony, niesamowite. I ten też jest dobrze postawiony. Wow! Musimy już trochę skręcić. Ale znaki były dobrze ustawione. Niesamowite. Policja oraz minister zdrowia oglądają. Oczywiście, że tak. I zjeżdżamy do Kielc. Niedługo będziesz miał 500 subskrypcji. No wiem, cieszy mnie ten fakt. Że mój kanał do live streamów się tak fajnie rozwija. Bardzo mnie to cieszy, że zaraz będzie 500 subskrypcji. To oznacza, że idę w dobrą stronę. Że coraz więcej osób tutaj wpada na ten kanał. Cieszy mnie ten fakt. A potem będzie 1000, dokładnie. Kiedyś na pewno. A dwa to stan umysłu. No, prawda. Dobra, mamy Kielce. No, widzisz, orzechu, patrz, orzechu. To już twoja. Co ja zrobiłem? To już twoja druga trasa, orzechu, gdzie nie miałeś ani jednego wypadku. 0% uszkodzeń, orzechu. Czy ty to rozumiesz? Ty masz, orzechu, 0% uszkodzeń już od dwóch tras. 0% uszkodzeń od dwóch tras. Niesamowite, co nie? Jak ja mam tu tylko obi wjechać teraz? Przecież tędy. Co mi, kuźwa, nawigacja pokazuje? Nawigacja również dostała stanu umysłu. Zobaczcie nawigację. Zobaczcie nawigację. Nawigacja dostała stanu umysłu. Przecież ja muszę wjechać. O właśnie, dobrze bym wjechał. Przecież ja muszę tędy wjechać, żeby. Nawigacja stanu umysłu dostała. Nie, super, super nawigacja, nie powiem. O, zrobimy taki myk. Pojedziemy se tu. Wyprostujemy się. No bo jesteśmy w Kielcach, czego ty się spodziewasz? Dobra, teraz tak, musimy to zobaczyć. Co to było? Nie, widzę nie w tą stronę, dobra. O tak, teraz. Dobrze. I do tyłu. Kto kuźwa tak tym... To napierdziela tym dźwiękiem. Dobra. Tym klaksonem ktoś napierdzielał tam. Zresztą się narkotykami handlują majonezem.
Pewnie tak. Patrzcie ten dziki manewr! Patrzcie ten dziki manewr! Dobrze robię, dobrze robię. A teraz tak już możemy. Patrzcie, 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 patrzcie! Mistrz manewru! Mistrz manewru FGP! Ale to zrobiłem pięknie! Wow! No pięknie! No nie powiedzcie, że nie! Nie powiedzcie, że nie! Pięknie! Po prostu pięknie! A FGP wjechał do warsztatu małpa. Grałem w skoki naciarskie 2002? No grałem, ale tylko raz. I dotarły rzeczy do obi. To było dobre. No, to było dobre. Pa, poziom drugi. No to co? Jeszcze bardziej długodystansowiec. Zobaczmy, czy coś ciekawego mamy na najdłuższych dystansach. O, patrzcie, ile kropek. Kropki! Muuu, kurwa. Nie, bo to było cringe. Sora, że jestem cringe'em, ale no bywa. 700 kilometrów przez całe Niemcy do Holandii, nie. Takie piękne trasy zostawiamy na później, widzowie. Takie piękne trasy na później. Musimy najpierw se objechać trochę Polski, bo Polska jest Polską i... No nie, no czemu tak dużo do Olsztyna? Muszę przejechać. Białystok. No nie, no. Może Warszawa gdzieś? Znowu Radom. Nie, my już tam byliśmy dużo razy. Rzeszów. No nie, no za dużo miast w jednym. Kła! Kielce. Coś fajnego z Kielc. Wrocław może. No trzeba pierdzielę. Nie chcę tak dużo od razu odblokowywać, wiecie. Zgorzelec. Dobra, dajemy. Ewentualnie... Nie, no w zasadzie... Opole? W Opolu żeśmy nigdy nie byli. Na poprzednim sejwie byliśmy już w Zgorzelcu, a w Opolu nigdy nie byliśmy. Jedziemy roz... prefabrykatami ściennymi. Aż mi się język plącze, widzicie. Widzowie. Taką trasę dostaliśmy do Opola. Czekajcie, co może być fajnego z Opolem związanego, bo na pewno nie klub piłkarski. Kisz mi Opole, bo ci przypiem. Nie dokończę. Od teraz spróbujemy być family friendly. Family friendly. Kurwa. O, już się skończyło family friendly, widzicie? Tak to bywa. Tak to bywa. FGP Friends już o, już. Puścisz mnie downie? Nie, ja się wpycham. Ja się wpycham. Nie mam. Mam to w dupie, ja się wpycham. FGP, nie będziesz miał 500 subów, jak nie będziesz family friendly. Oj, wie to płaci! Ja już mam prawie 18 lat. Także ja już family friendly na YouTubie być nie muszę. Ale muszę natomiast zrobić coś takiego, że muszę stąd kuźwa wyjechać, żeby się zmieścić w tej gównianej bramie. No więcej was matka nie miała! Do Radomia! Do Radomia to nikt nie jechał. Do Radomia to były puste drogi. A tu
To was kuźwa jest tak dużo, jak przypałów Legii w tym sezonie. Czy wy se kurwa ze mnie jaja robicie? Znowu się. No znowu się zaklinowałem. Jaja jakieś. Nie, ja tym razem wyjadę. U, ja wyjadę. Ja wyjadę. Ja wyjadę. Ku mnie to obchodzi, ja wyjadę. Niech se czekają, ja wyjadę. I szybko na pas. Ale patrzcie, 0% uszkodzenia? 0% uszkodzenia. Także orzech już po raz trzeci. Orzechu, już po raz trzeci robisz trasę bez uszkodzenia. Jak ty się z tym czujesz, orzechu? Trzy trasy. Trzy trasy po 0% uszkodzeń na ten moment. To już trzecia trasa, którą robimy bez uszkodzenia, orzeszku. Jedynie jakieś tam minimalne rysy, ale to dupę obchodzi, skoro 0% to 0%. FGP sam w domu? No oczywiście, że sam w domu. Gdybym nie był sam w domu, to bym tak nie krzyczał. Logiczne. Jest 21, więc no nie wypada się wydzierać, jakby ktoś był w domu. Ale że FGP sam w domu, jak Kevin sam w domu, no to wiesz. Wywat! Dobra, bo sąsiedzi jeszcze do mnie przyjdą, także lepiej nie. Nie chcę się spotkać z łapą sąsiada. Hello Nibor, wiecie. Hello Nibor i te sprawy. FGP sam w domu, w kinach, 25 grudnia. FGP na zdalnym, ponoć. No, o, ale znak! Ale znak! Prawie bym znak przypierdzielił, to był o włos. O włos, abym znak przypierdzielił. Trzeba się skupić na drodze. Czego nigdy nie robię. W tej grze. FGP sam w domu premiera, urodziny FGP. No, oczywiście. Aha, drzewo mnie pierdzielnęło. Spoko, spoko. Drzewa też mogą cię pierdzielnąć. Super! W tej grze już dosłownie wszystko cię może pierdzielnąć. Już nawet drzewo cię pierdzielnie na drodze. A, ja muszę tam skręcić, dobra. Nie musiałem pasa zmieniać w takim razie. FGP sam w Nowym Jorku. No, już pędzę. W Nowym Jorku. Nawet znak może cię pierdzielnąć. Ty tam... Co się tu odwala? Wiecie, kurwy, że ja muszę tędy jechać? Możecie stąd spierdalać, zanim was przejadę. Mam na serio was się wpierdolić? Ej, ale to ładnie wygląda, zobaczcie. Ty patrzcie, jak to wygląda! Ej, dobra. Propsy za wygląd. Propsy za wygląd. Ej, to ładnie wygląda ten wypadek. Nieźle, nieźle odwzorowane. Jak ja mam kurwa miał wszystko przejechać? Chcę przejechać do przodu. Chcę przejechać do przodu. To się dzieje, jak chcę przejechać do przodu. Czekajcie, mam plan idealny, bo jak ciężarówka zaczęła tańczyć, to na tą specjalną okazję, gdy ciężarówka zaczęła tańczyć, no to... Wait, gdzie to było teraz? Weź tego szukaj teraz. Pięknie.
pierwsze oczy, kiedy wchodzę na klub. Dobre ciuchy i but. Ona wie, że to cud. Jestem obok i chuj. Jestem obok i chuj. Jestem obok. Jesteś obok mnie i chcę. Chcę cię mieć na miejscu pasażera. Kiedy mam cię, psuje mi się wena. Kiedy jesteś, to wiem, że nie zginę. Zawsze do swych gry robię dobrą minę. Coco Chanel na dobry dzień. Biorę cię i to wiem, ty nie pozwolisz mi na sen. Coco Chanel na dobry dzień. Biorę cię i to wiem, ty nie pozwolisz mi na sen. Dobra, wystarczy, bo to się dziwnie robi już. W nich wjechać nie mogę. Czyli muszę przyjechać tak. Oooo, przez helikopter przyjechałem. No, to se przejechałem. Faktycznie. Tak. Wow, i tak przejechałem. Ty, nie pierdol mi, że tam była obok też droga. A, dobra, na szczęście to była z innego miejsca. Jak tam obok byłaby droga z tego samego miejsca i mógłbym innym przejazdem przejechać normalnie, to ja bym chyba złapał się za głowę i... Na szczęście nie, na szczęście tak nie było. Ale już myślałem, już się przestraszyłem na chwilę, że moje męczarnie były na darmo. Trudno się mówi. No, pewnie tak by było, panie BW. A my chcemy do Opola. Do Opola wieziemy pola. Czyli prefabrykaty ścienne. Zaciul, nie wiem co to jest. Nie chcę wiedzieć co to jest. Dlatego jedziemy po prostu. Nie mam GTA. Niestety. O, A1, A1. Jedziemy A1-ką. A niech mnie tylko coś na A1 spotka. Jakiś znak. To wywalę w kosmos. Tą grę. Dobra, ten znak tam jest dobrze ustawiony. Bardzo ładnie. Dobrze ustawiony znak. Brawo. Kolejny dobrze ustawiony znak. Tam z przodu również dobrze ustawiony znak. Na razie jest dobrze. Co muszę zmienić tutaj jeszcze pas. Na razie jest bardzo dobrze. Na razie te znaki ustawione dobrze. DLC dla A2 jest wymagany. Pewnie tak. Pewnie tak jest. Bo widzę, że tutaj naprawdę wszystkie znaki są dobrze ustawione, także... No, faktycznie. US-130 już jedziemy. Także zasuwamy nieźle. No, już tylko 110 mogę. Sadkę. O, super, 90. I to tyle za jeden było. Akurat tego buga pod łodzią nie mówili na forum promoc.
No to nie wiem, czemu nie mówili. Może do Łodzi nie mieli przyjemności nawet pojechać. Kubacki pewnie pojedzie na turniej czterech skoczni. Wiesz co, lepiej, żeby nie jechał i se spokojnie potrenował, niż jechał i dalej się męczył. Taka moja opinia. No nie, my dalej na jedynce. No nie, teraz już tylko na jedynce. To już nie jest A1, tylko samo jeden. Także okej. Jest okej, jedziemy dalej. Coś mi przyspieszyć nie chce moja ciężaróweczka. Spoko, zygzaczku. Ja już mówiłem swojego. Jest to Kamil 100. Tak, słucham. Okej. Okay. Nie wiem, to była tylko reklama FC Barcelony. To oczywiście serdecznie powiedziałem im: wypierdolić stąd! Ale muszę na chwilę się zatrzymać. Oto powracam. Czy ktoś mówił o Wektrze? Bo nie, Wektra dzwoni z ofertami. Nie, no co to? To nie była Wektra, tylko jak już powtarzałem, to była FC Barcelona. Dlatego grzecznie ją odrzuciłem. Ty tam, ty tam, ty tam. Skręcamy więc. Jedziemy. Dalej. Dobra. Mamy przerywaną pasmówkę. Także jest git. Jedziemy. 60. Dobra.
Zaraz tam dojedziemy. Zaraz tam dojedziemy. A już jesteśmy z powrotem. Trzeba zwolnić, bo tutaj pan sobie jedzie. To nie moja wina, że czasami są przerwy, panie orzechu. Także spokojnie. Czym 27 km zostało. Dzięki, że zmienił pas. Miło z jego strony, że pas zmienił, więc my możemy przyspieszyć. Przynajmniej. Super morda. Jedyny mądry AI. To czemu on jedzie ponad prędkość? Halo? Dobra, jednak nie jest taki mądry, jak myślałem. Chłopca jechał 80 czy 70 na 50. No nieźle, nieźle. No, mamy Opole. Dojechaliśmy do celu. Opole! Halo, nie miałem jak się zatrzymać. Nie miałem jak się zatrzymać, dosłownie. Nie miałem jak się zatrzymać. Ja już byłem przy światłach i nagle było żółte, jak jechałem 50 na godzinę. Nie było opcji, nie było szans. Ty, ludzie, chcę wjechać w ludzi. Aha, ludzie przeżyli, a ja dostałem uszkodzenia. Super. Ja chcę was przejechać. Chodźcie tu. Nara. Aha. Tak, super, super. Naprawdę super się bawimy. Dobra, skręcamy tak. Znok. Dobra, żyjemy.
ale bez uszkodzenia dostawy. Nasza dostawa nie jest uszkodzona, także trzeci raz bez uszkodzonej dostawy. No, 0% dostawy. O, tu się trochę muszę pobawić. Tak, leciutko. Nie, orzechu, nie ma sensu. Wiem, że chciałbyś, ale jednak miejmy litość trochę. No i pięknie, bez uszkodzenia nasza. Była tylko naczepa, ale to nie była dostawa. Naczepa to nie równa się dostawa. Także nie bójcie się. Naczepa nie równa się dostawa. Misję na 0% zrobiliśmy. No to mamy już 4. Nie, ta 4, ta. Kuźwa, umiem liczyć. 4. Cztery. Cztery miasta. No super, cztery miasta. No co jest, z Hamburga mogę. Ja nawet Hamburgiem nie jechałem, a mogę coś z Hamburga zrobić. Ciekawe. Spoko ten Hamburg, nie powiem. Dostałem go tak za darmo. Nie robiliśmy hamburga, a go dostałem za darmo. A bo czekajcie, może dlatego, że ta mapa, kuźwa. E-mail. No nie, dealer ciężarówki w Dreśnie. Ja z dupy hamburg dostałem. Dealer w Dreźnie, a ja Hamburg dostałem. Co jest? Gdzie jest Drezno? Ta, teraz szukać Drezno przez tyle miast. O! No i dupa. A Hamburg jest. Ne, dziwne. Dobra. Coś z Łodzi? Wrocław. Do Piotra jedziemy. Oj, tak. Trzeba Piotrowi złożyć wizytę. Trzeba złożyć Piotrowi wizytę. Piotru, jeśli jesteś na live'ie, to robimy ci wizytę. Ile kosztuje naj... Ciężarówka? Wiesz co, byśmy zobaczyli, ale jest taki problem, że dilerzy ciężarówek chyba są od 8 właśnie, a nie od 6. No właśnie, także nie zobaczymy sobie. Znowu nie koło A2. No i dobrze. Won mi z A2. Freja. W ogóle mamy Volvo. Volvem se jedziemy. Ulepszanie ciężarówek? Nie wiem. Dobra, nic nie jedzie. Trzeba się zmieścić. No i się zmieściłem prawidłnie. I teraz na wprost. Volvo najlepsze. Mój stary ma Volvo. No widzisz. Ty, ale fajny zakręt. A, bo to rondo jest. Rondo!
Małe te rondo było, że szok. O, akurat zielone. Dobra. Nic nie jedzie, szybko się wpychamy. Taki fajny zakręt, no. A2 i RMF Max będą przecież nadawać. Oj, wierz mi, BW, tak. Wierz mi, wierz mi. Radio SK, najlepsze radio w Polsce, WTS. No super, z czego jeszcze? Czy w ogóle wieziemy? Chłodnice 9 ton, okej. Okay. Circle K. Dokładnie. Dokładnie, jeszcze jak najbardziej. Wyjeżdżamy z Łodzi. Nie, żaden RMF Max, Mateuszku. Żaden Max, Mateuszku. Nie ma tak łatwo. My właśnie wyjechaliśmy ze Łodzi. Wjeżdżamy w S14. Dawaj, Eska, jakby bym czy to poleci pewnie reklama Neonetu. No, dlatego nie będę włączał. Bo jeszcze będzie lokowanie produktu, a ja nie chcę lokować innego produktu niż Reviva, Hortex i te sprawy. Dobra, skręcamy. O, 50, fincyś. Orzech bardzo ładnie dziś kieruje. Jestem dumny z tego, jak Orzech pięknie dziś jeździ po tych polskich drogach. A teraz slalom, 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 slalom. Robimy slalom, Orzeszku. Slalom na 80 km na godzinę. Slalom. Slalom, 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 pyk, 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 pyk. Dobra, nie, bo to się jeszcze nie skończy. Więc zapilnie. Myszka wariuje. Dobra, ogarnęliśmy myszkę. Także jest gitara. O, długa wiadomość, Orzechu. No, super, teraz ci ją na pewno przeczytam jadąc. A telewizor po boku, a nie po przodzie. Pewnie jak włączy się Radio Maryja, to będzie... A, dobra, coś dziwnego. FGP, wkrótce Mister... coś tam. Nie doczytałem już, bo zniknęło mi na YouTubie. Slalom na 130 to jest dobry pomysł. Nie, dobra, to nie jest dobry pomysł. Żaden slalom na 130. Albo może jednak? Slalom na 130. Co ja robię ze swoim życiem tutaj? Lepiej, żebym nie robił tego. Lepiej, żebym tego nie robił. Dobra, 140 lecimy dawać. Lecimy 140. Jest 140, panowie. 140, czy wy to widzicie? 140 jedziemy. 145. 145. 130. Ta, slalom 130 jest za okno. No, czego jeszcze, czego jeszcze? No, super BW. O, patrzcie, 150 będzie. Będzie 150. Będzie 150. Będzie, 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 będzie. Jeszcze, 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 jeszcze. No nie, 149. Może teraz 150. Patrzcie, 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 patrzcie. 150, 150, 150. Robimy 150. No przestań nie trollować. Teraz będzie 150. I patrz, jak będzie zasuwało.
Jak zasuwa, jo! 150! 150, jedziemy. Jechaliśmy 150. Piękne, piękne. Dobra, już, stówka, już, stówka, już hamuję, już stówka. Ale pięknie jechaliśmy, pięknie. Zasuwało równo. Zaraz 200 ciężarówka będziesz walił. Mandat. Nie, żadnego mandatu. Ale jesteśmy na S8, jesteśmy na S8. Możemy 140 znowu jechać. Uuu, panie. Bądź sobie tempomat. Nie wiem. Już stówka tylko. To jest 140 wychodzi. Nie, orzechu, nie. Dobry wieczór, Konridzie. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Jedziemy do Wrocławia. Robimy wizytę Piotrowi. Będzie lane Piotrowi. Będziemy lali Piotrowi. Tak po ryju, wiecie, po ryju, tak serdecznie po ryju. Już wjechaliśmy w Opolu akurat. Niestety, Konricie, ominęło cię, bo już byliśmy w Opolu. Także ominęło cię Opole, niestety. A my już 130 na liczniku, ale już tylko 110 mogę, to lepiej zwolnię. Już powinno być dobrze, BW. No, osadka, niestety, już byliśmy w Opolu. W ogóle patrzcie, te chmury fajnie wyglądają, takie dość realistyczne. Ty, co tu jest? Wait! Jakiś stadion mijamy. Stadion mijamy. Ej. Stadion! Stadion Śląski! To jest chyba Śląski, co? To jest chyba stadion Śląski. Czekajcie, F12. To musi być stadion Śląski. Jak nic. Nie tyle może Śląska Wrocław, co Chorzowa może to jest ten stadion Śląski w Chorzowie. Możliwe. No czekaj, no. Ale dobra, nie, sorry, jednak to jest Wrocław, dobra. Czyli to jest Wrocław, czyli to jest wrocławski stadion, Śląska Wrocław. No, patrzcie. Wrocław już mijamy. Jesteśmy tutaj przy Wrocławiu, to jest Śląsk Wrocław, no. Stadion Śląski wywaliłem z Chorzowem. Byłem w wakacji na tym stadionie. No to widzisz, znaleźliśmy stadion Śląska Wrocław. Bielany też mijasz, niestety. No cóż, bywa niestety, ale taki Wrocław duży. Teraz fajne kółko będziemy robili. Czemu w ogóle nie odkryło nam Wrocławia, skoro jesteśmy we Wrocławiu? Nie wiem, dziwne to. Może w Daszerze nam odkryje. Ja byłem na szkolnej wycieczce na Stadionie Narodowym. Niestety ja nie miałem przyjemności. Także sadka. Jeszcze na żadnym stadionie nie byłem. Znaczy, byłem, sorry, przecież grałem na stadionie. Słup i Kobylnica. Ale w jakimś takim fajnym, większym stadionie to jeszcze nie byłem. O, patrzcie! Mała tabliczka Wrocław. Akurat przy Daszerze. Tak, miasta dalej nam nie odkryło. Czekaj, kiedy odkryje miasto. Euro Truck Simulator 2 nie chce odkryć Wrocławia.
tak bardzo Piotra nie lubią, że nie chcą Piotra miasta odkryć. Bywa. Proszę bardzo, zrobiliśmy kolejną misję. Dobrze nam idzie. Dlatego właśnie w to nie gram. My zrobiliśmy kolejną misję, bardzo dobrze nam idzie. Ale fajnie było coś dłuższego jednak teraz se porobić. Zobaczmy coś z Wrocławia może. Gdańsk. 600 kilometrów, ej, dobra, to już było za bardzo. To już jest zbyt OP. Opole. Nie, nic takiego. Gorzów może. Warszawa, coś takiego. Rzeszów. Nie, no, przejeżdżałem przez Kraków, Katowice, nie ma sensu tego. Kielce. Gdańsk. No co, przez Warszawę. A Radom? Coś z Radomia fajnego może z Radomia? Gdańsk. No to przez Warszawę znowu. Czemu nic do Warszawy nie ma? Łódź. Gdańsk. Łódź. Masło orzechowe do Szczecina? No nie, no bo aż przez trzy miasta przejdziemy. Kielce, Warszawa. Co było? Było Kielce, Warszawa? Ej, serio, dobra, jest, dzięki. Dobra, mamy Warszawę. Przejedziemy jej centrum. Odblokujemy sobie centrum. Odblokowujemy sobie centrum. Także łatwo. Będziemy mogli teraz przez Warszawę przejeżdżać. Na easy. Za granicę to nie ma co teraz marnować, póki po Polsce jeździmy. O, pociąg. Zdjęcie oczywiście pociągowi. Póki jeździmy po Polsce, nie ma co za granicę jechać. Smaczek zagraniczny zostawiamy na później. Teraz do Legii jedziemy. Wrocław odblokowało filmowo. No, tak było. Oliwki. No, oliwki wjedziemy do Warszawy. Jedziemy siódemką. No, siódemką. Dobra. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie. Skręcamy. Na klawiaturze jadę. Jadę na klawiaturze. Przez A2 do Warszawy. Nie, orzeszku, nu, nu, nu. Bo się pogniewamy. Nie, ładnie tak. Patrzcie, drugi poziom. Musiałem sobie zrobić zdjęcie jako fanatyk pociągów. No trąbi na nas jeszcze, kuźwa, bo zdjęcie mu robimy. Może jest narodowy, może nie ma. Kto wie. Koleje świętokrzyskie. No dokładnie. Na jakiej wersji grasz? 1.3.6 na promocie 2.4.3, bo nie mam kilku DLC niestety. Nie mam Black Sea i Iberii nie mam. Mam tylko 5 DLC na rozbudowę mapy.
Także maksymalnie mogę mieć 1, 3, 6 na promocie 2, 43. Ale kiedyś się tam kupi wszystkie DLC. Krok po kroku. Znak na Targi Kielce. No widziałem właśnie. Targi Kielce były. Ciekawie. O, deszczyk pada znowu. Deszczowa Polska. No cóż, bywa. Ta, Orzeszku, już pędzę ci. Polska coś Brytanię się teraz zmieniła. No niestety. Wolałbym, by śnieg był. No też. Też BW. Tam kolejny wypadek. Nic dziwnego. Polskie autostrady. Grzmoci znowu. Znowu grzmoci, panowie. Ale leje, no. Daje nieźle. Grzmoci jeszcze. Ekspresówka. No, ekspresówka. Niesamowite. No patrzcie, ktoś tutaj z Orlenem jedzie. Muszę zwolnić. Ale Iwiko da sobie radę. No właśnie, teraz Iwiko jedziemy właśnie w ogóle. Ciekawie się zrobiło akurat z przodu nas, bo tam cztery ciężarówki z rzędu jadą przed nami. Cztery ciężarówki z rzędu przed nami. Także jest nieźle, jest nieźle. Dobra, o, tak grzmotnęło ładnie w ogóle. Ładnie grzmotnęło i zobaczmy. No tutaj. No super, tandem będzie skręcał, więc teraz troszeczkę się zrobi. To są prawdopodobnie torturowe autobusy, które zabierają najgorszych ludzi do centrum smogu, żeby tam. No bez kitu. I znowu Radom za moment. No tam przejechaliśmy blisko Radomia. Blisko Radomia przejeżdżaliśmy. Czekaj, zobaczmy mapkę. Będziemy jechać przez Radom za chwilę. Ej, dobra. Będziemy jechali przez Radom do Warszawy, także Essa. Będziemy jechali przez ogólnie Warszawę Wschodnią tylko.
Jak możemy zauważyć, Warszawa Wschodnia, tylko będziemy jechali przez Warszawę Wschodnią. Także spoko. Teraz przez Radom sobie przejedziemy, Radom południowo-zachodni i Warszawę Wschodnią będziemy jechali, także. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Już za chwilę Radom wjeżdżamy ogólnie. Siedemdziesiątka. O, patrzcie, budują stadion chyba. Chyba stadion budują, bo jakiś dźwig tam jest w Radomiu. Dźwig Radomiu, chyba stadion budują tam. Chyba stadion budują. Szkoda, że Dominika Bossa teraz nie ma. Zobaczyłby, że stadion budują w Radomiu. Budują, 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 budują. Tak się zapatrzyłem na budowanie stadionu, że przejechałem trzy rzeczy z rzędu. Znaczy, żadnego uszkodzenia nie dostałem. Ale żem, kurde, przejechał trzy rzeczy z rzędu, z czego jeden znak. Boś się zapatrzył na budowę stadionu w Radomie. Tak to się właśnie dzieje, jak się zapatrzycie na budowę stadionu w Radomie. Ja się zapatrzyłem na budowę stadionu w Radomie, no i się skończyło. Tym, że niestety wjechałem w znak w Radomiu. No tylko Radom, to nie musimy w ogóle się przejmować. To był tylko Radom. W Radomiu takie rzeczy to można robić. Można robić, bo to jest Radom. Także w Radomiu to na spokojnie, panowie, na spokojnie, nie ma co. Także spokojnie, spokojnie. Spokojna koleżówka. Zobaczmy, jak tam budują stadion. O, patrzcie, jak budują stadion. O, pięknie budują stadion. Pięknie. Pięknie budują stadion. Pięknie. Dobra, trzeba patrzeć na drogę, a nie na stadion. Chyba, że znowu coś wjadę. Jakiś znak. Tamten bym już na pewno nie wjechał, bo oczywiście stoi za barierką, na którą nie chcę wjeżdżać. Zemsta za A2 chyba. No! Zemsta za A2. Dokładnie. Tak to wygląda. Wjeżdżamy na S7 w ogóle. Wjeżdżamy na S7, także... Mek. Do Warszawy! Konduktorze łaskawy! Byle nie do Warszawy. Jedzie Francuz daleka, na nikogo nie czeka. Francuz drogi łaskawy, byle nie do Warszawy. Francuz drogi łaskawy, byle nie do Warszawy. W zasadzie nie FKP Friends, bo to Orzech jedzie. Jedzie Orzech daleka, na nikogo nie czeka. Orzechu laskowy, byle nie do Warszawy. Orzechu laskowy, byle nie do Warszawy. Bo tam Legia przegrywa z Radomiakiem. No. Będę śpiewał Mateuszu. Ja mam piękny głos, którego się nie wstydzę. Coco Chanel na dobry dzień. Ty nie pozwolisz mi na sen. Coco Chanel na dobry dzień. Biorę cię i tu wiem. Nie pozwolisz mi na sen. Do Legii to się możesz przywalać. Od Warszawy to się odczep, ale do Legii możesz się przywalać. Nie, to było dobre. No co, no musimy sobie umilić tą drogę do Warszawy, która niestety wiedzie nas przez tę deszczową drogę. Byle nie do Warszawy, okolice lepsze. No, właśnie o to chodzi. O to chodzi właśnie. Białobrzegi, Grójec i dalej. No. O to właśnie chodzi. Czekaj, ja w ogóle... O!
Legia to mistrz Polski, a Lech to mistrz Polski. Nasze dumy, naszej Polski. Oko za oko, mistrzostwo za ząb. Legia i Lech mistrzem jest co rok. Nie, dobre, to było złe. Już do Warszawy wjeżdżamy. Co? 80 kilometrów w Warszawie? Co jest? Że taka wielka Warszawa jest? 80 kilometrów? Kurde. Panie, ta Warszawa to jest jakaś niesamowita. W ETS-ie dwójce. Naprawdę. Piękna jest. 80 kilometrów Warszawy. Damn. Damn. 0,80 kilometrów? No ta, 80 kilometrów Warszawy. Damn, ta Warszawa naprawdę duża jest. Nieźle zrobili tą Warszawkę. Znaczy wiem, że Warszawa to jest bardzo duża, bo to stolica Polski, ale że miasto w Euro Truck Simulator 2 ma 80 kilometrów. Nice. Ładnie zrobili, kurde. Miasto w ETS-ie dwójeczce ma 80 minimum kilometrów, no bo tak naprawdę jakbyśmy policzyli powierzchnię całkowitą, no to pewnie ta Warszawa ma z jakieś 200 kilometrów. No więc ładnie zrobili tą Warszawkę w ETS-ie. Postarali się. Stolica Polski, no to musieli ją rozbudować. Piękne domki tam widzimy, warszawskie. Warszawskie kolorowe sny. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy świat. Najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. I dalej nie pamiętam co. Coś tam na pewno było. Nie, dobra, nie, bo już serio nie pamiętam, także już nie będę fałszował dalej, bo tylko ten warszawski sen zniszczę. A lepiej, żebym warszawskiego snu już nie niszczył. A w moich snach wciąż Warszawa. No, dokładnie. Tu ją muszę skręcić właśnie. Jedź szybciej. Jedź szybciej. Dobrze. Pojechał szybciej. No to musimy tam wjechać. Trudno się mówi. Jak wóz, to przewóz. Zniki Warszawa jak zjawa sen, się nie zabawa. Dobrze, to wiem. Okej. O, tu w ogóle patrzcie, jak ładnie wygląda. Nie, patrzcie, jak ładnie ten przejazd wygląda. Staram się teraz patrzeć na lusterka, żeby ogarnąć, jak dobrze jadę. Akurat dobrze jadę. Nie, patrzcie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę zajebiście. Piękny przejazd warszawski. Piękny przejazd warszawski widzieliśmy przed momentem. A my jedziemy teraz dalej prosto do Nagel Group w Warszawie. Nie no, duża ta Warszawa, naprawdę duża. Duża jest. Ciekawe, jakie dzielnice są. No, ja też jestem ciekaw. Szkoda, że Słupska nie ma. No widzisz, no, nie zrobili Słupska. Trudno się mówi, no. Nie zrobili. Bywa. Oho. Policja złapała DHL. Policja wzięła i DHL złapała. Nieźle, nieźle. Ogólnie musimy skręcić, to ja bym musiał puścić ten autokar przede mną, żeby móc sobie zmienić pas. Dobra.
spod Częstochowy w Śląsku, którego też nie ma ETS2, no niestety nie ma. Nie ma, no. Nie ma Słupska, nie ma Częstochowy. I jeszcze kilku takich większych miast, które powinny być. No, a Słupsk ma prawie 100 tysięcy, więc też taki trochę przypik. Słupsk to 42. najbardziej ludne miasto w Polsce, więc zapamiętam tą statystykę teraz na zawsze. Wait, bo tutaj muszę akurat inaczej to zrobić. Bo tu muszę właśnie o tak zakręcić, no. Jakaś łeba jest. No ja wiem, gdzie leży łeba. Niesamowite, że jest łeba, a nie ma Słupska, co nie? Ja akurat łebę kojarzę. Nie byłem w łebie, ale ogólnie kojarzę łebę jako miasto. Bo jest blisko mnie. Jest Lęborg, jest łeba, jest Koszalin. Ale Słupska? Nie ma. Nie ma Słupska. I go nie będzie pewnie jeszcze przez długi czas. Polskie morze jest brzydkie. No! Mogło być lepsze. Dobra, zrobiliśmy tą piękną trasę. Teraz weźmiemy, myślę, dostawa na czas. Więcej premii za dostawę na czas dostaniemy. Jeszcze jakiś e-mail od banku. Bank, bank pomoże rozwinąć skrzydła, oczywiście, a potem będzie tylko kredycik i zabieranie pieniążków. No nieźle, Maciek. No dobra. Już sprawdzam. A życzenie. W Radomiu zobaczmy. W Radomiu będzie najlepsza. No dawać mi. 500 tysięcy. 512 tysięcy. 700 tysięcy. 736 tysięcy. 796 tysięcy. 858 tysięcy. 871 tysięcy. 891 tysięcy. 892 tysiące. 925 tysięcy. 953 tysiące, czy będzie milion? Uuuu. Ej, ta jest cudna. Ta jest cudna. Ta jest cudna. Uhoho. Pięknie wymodelowana, wylakierowana. Nie, ten Mercedes radomski, kurde, no. Milion stówka. Mimo wszystko ładna jest. Dobra, sprawdźmy dalej. Scania. Nie ma niestety w Radomiu. No zobaczmy tą łódzką, no bo nie będę się wybierał do Drezna na ten moment, póki nie byliśmy jeszcze w Niemczech. Dobra, tu mamy za 480 taką me. 489 me. O, ta jest ciekawa. Ta jest ciekawa, tylko 500 tysięcy, ale no nie fajna. Będą za 500 tysięcy, a dość fajna. Ja bym taką na początku kupił. A też nawet spoko, 513. Zobaczmy. No. Me. Kiedy za pół miliona są ładniejsze od za milion? No zobaczmy. Teoretycznie już widzimy dlaczego, bo to ma większy na przykład moc silnika. O wiele większa moc silnika. No ale trudno. No ta nawet taka sobie. Niezła. Za milion. Też patrzcie.
Ta ma, kurde, zbiornik paliwa 1290, no to też o czym mówimy. Tu mamy Cardinal Red Metallic. Ta jest spoko nawet. Ta już mi się podoba. Ta się już mi podoba. Za milion. No, też jest spoko. 1,092 000. Za milion stówę. 1,200 000. Streamline tutaj mamy. Grubo, grubo. Mocny napęd i zbiornik paliwa 1000, no. I 1,300. Jeszcze mocniejszy silniczek. No. Nieźle, nieźle. Widzę kolega też w trasie, jak ja z tym, że ja mam całą Europę i Afrykę. Okej. Marzenia, no, marzenia, marzenia Euro Truck Simulator dwójeczki, ale kiedyś się spełnią. Przecież pamiętajcie, marzenia się spełniają. Wink. Marzenia się spełniają, także nigdy nie mówmy nigdy. No co? Następna trasa? O, Kraków mamy. Ktoś tu z Krakowa jest? Na czatach. W zasadzie my już mamy bardzo dużo tego południa. Czemu by nie spróbować czegoś na północ teraz zrobić? Tylko czy coś jest na północ? No, Gdańsk mamy. Do Luidla. Dajemy do Gdańska może. Ocet będziemy wieźli. Że na razie tylko jakieś południe Polski robimy, to może się troszeczkę za północ też weźmiemy. Do Olsztyna. Czekaj, jakby był Olsztyn, no to też można. Ewentualnie z Gdańska do Olsztyna będzie. Tylko do Lidla, no właśnie. Teraz będzie dobre z tym. Do Lidla. Ty grasz na Poland Rebuilding? Oczywiście, że gram na Poland Rebuilding. Jakżeby inaczej. Na promocie i Poland Rebuilding. Boże, patrzcie, jak wycieraczki zasuwają w Skanii. Skania to ma piękne wycieraczki, widzimy. No, Gdańsk jest piękny. Coś tu jedzie, nic nie jedzie. Te. Widziałeś, że wyjeżdżam. Knyp się jeden. Mogłeś się zatrzymać troszeczkę bardziej. Później. Znaczy wcześniej. No daj mi wyjechać, dziękuję. Nic nie jedzie, XD. Wydawało się, że nic nie jedzie, ale że deszcz pada, no to mnie zasłoniło. Na ogóle światła. Kurwa, tu z udkiem walczę! Walczę z mięsem i... Ja mogłem się skupić na drodze. Już jedzie? Nic. Skręcamy. Bium. Tu z łódkiem walczę. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ale mam problem, ale mam problem. Ale mam problem z łódkiem. O Jezu, o Jezu. Ty martwy kurczaka jeszcze walczy.
Dobra, w końcu. No, w tej Polsce ciągle pada. Prędzej Lumis się uśmiechnie niż FGP spowoduje wypadek. No bez kitu, a nawet z kurczakiem, z którym się męczyłem, udało mi się nie zrobić wypadku. Gdzie jedziemy, bo miałem ZW. Przypadkowo w coś wjechałem, ale na szczęście jest 0% uszkodzonej dostawy. Jedziemy do Gdańska, panie Mateuszku. Jedziemy do Gdańska. Do Lidla, do Lidla. No, właśnie tak. Dokładnie, do PLK Damian. Teraz musimy skręcić tam. Więc skręcamy tam. A wjeżdżamy do Lidla ocet. Lidl potrzebuje octu. Ale po co kierunkowskaz? Tutaj nie muszę. Ale zobaczcie. Będziemy teraz fajnie mijali. O! Patrzcie, jakie piękne. Patrzcie, jak pięknie. Wow. Ja uwielbiam te przejazdy, naprawdę. Ja uwielbiam te przejazdy. Cudowne. Cudowny przejazd. No, a w tej Polsce tylko leje, leje i leje. Sztefan leje. Taka polska zima, kurde. Sam deszcz. Uo, miałem na chwilę spadek FPS-ów. Na szczęście już się ogarnął. Dobrze, że długi ten live. No widzisz. Fajnie się jeździ. Leje? Nie, delikatnie pada. Tak, DW, dokładnie. Na pewno, na pewno, na pewno. Dokładnie. A1. No to jedziemy A1. A1. Sto czterdzieści prawie na liczniku, a my zasuwamy A1. Jesteśmy szybsi od osobówki. Deszcz zapiernicza po naszej szybce. O, dobra, ja muszę tędy przyjechać, bo bym się walnął w kogoś z tamtej dwójki. Ja bym kogoś stamtąd walnął, gdybym nie przejechał trzecią linią, trzecim pasem. Zdążę? A, dzięki, puścił mnie. Dzięki. Witam, dokąd trasa? Jedziemy do Lechii, Gdańsk. Ogólnie Dominiku, niestety, ale wiesz co, przegapiłeś jedną rzecz, bo przegapiłeś budowanie stadionu w Radomie. Wszyscy ci teraz mogą potwierdzić, jak jeden mąż, że przejeżdżaliśmy przez Radom po raz kolejny i w tym Radomiu był dźwig. I ten dźwig prawdopodobnie budował stadion w Radomie. Więc niestety, ale przegapiłeś dźwig w Radomiu,
który budował stadion. Ma to sens. Pociąg! Zdążyłem zrobić Intercity zdjęcie. Uff. Także Intercity ma już zdjęcie do kolekcji. Mam już praktycznie wszystkie pociągi z ETS-a dwójki. Mam zdjęcie kibelka, mam zdjęcie Intercity, mam zdjęcie cargo, mam zdjęcie przewozów regionalnych. Mnie tu już żaden polski pociąg teraz nie zaskoczy. Ale mogą mnie znaki zaskoczyć na A2. Sorry. Gdzieś kiblem jechałem. O, no widzisz. Nasza tradycyjna EN57. Trzeba będzie zrobić kiedyś live'a z maszynki. Będziemy po polskich torach jechali. Oczywiście pociąg się będzie spóźniał o jakieś pół godziny. Ale trudno się mówi. Będą musieli sobie poczekać. McDonald. Obczaj sobie impulsa. O tak. Impuls jest piękny, szczególnie w maszynce też ładnie zrobili. A tu mamy McDonald. I Lotos. McDonald i Lotos. O, tam też mamy McDonald i prawdopodobnie Lotos, no. Dwa McDonaldy i Lotosy. Pięknie. Już się noc robi. No, realistycznie. Mam smaka na maka. Znasz? No oczywiście. Ja jestem fanem kolei. Mateuszu, ty mnie nie zaskoczysz pociągami. Ty mnie pociągami tu nie zaskoczysz. Ale zaskoczę was kolizją drogową. Jaki to ma sens obok siebie dwa maki i dwa lotosy? Pytaj twórców ETS-a. Mateuszu, nie, jeśli chodzi o polskie pociągi, to ciężko zaskoczyć. Impuls. Człowieku. Jest znakomity. Newagi. Te są te newagi. Co mają śmieszne cyferki. No widzisz, Mateuszku. Warszawa. In a nutshell. O, deszcz przestaje padać. W końcu. Już jest bardzo leciutki deszczyk tylko. I już nie pada. W końcu nie pada. Tu te wycieraczki zasuwają naprawdę. Dobra. Deszcz przestał padać, rozpogodziło się. Przez całą Polskę nie ma maka i lotosa, a z dupy dwa obok siebie. No prawda, Dominiku, prawda, tak to działa właśnie. Raz w podwozie, raz w wozie. Wiem, że powaliłem kolejność, ale trudno. Wsadkę dla maszynisty. No. Dominik, dlatego, bo jest z jednej i drugiej strony to samo, ale w realu tak nie jest w niektórych miejscach. No wiadomo, że tak nie jest. W niektórych miejscach masz po jednej stronie KFC, a po drugiej Subway na przykład. No tak jest. Firmy ze sobą tak konkurują wtedy. Siema stary. Słuchaj, ja tu zamawiam dwie duże siódemki z trzema piątkami, dwie dwójki i jeszcze jako sos, no to zamawiam sos siódmy i czwarty i picie zamawiam drugie i trzecie. I jak wyniesie? 0 złotych.
Żarcie za darmo dostałem. Ale essa. Wpierniczamy za darmo żarcie. Łatwo. Nagram to. Okej. Niech będzie. Big Smoke Reference. Dokładnie, Piotru. Wstępne mistrzostwa świata w lotach? Wiesz co? 27. Ewentualnie 28. Ewentualnie 29. Nie, o, prędzej 27, przepraszam. Czyli myślę, że nie, czekaj, myślę, że to będą indywidualnie, drużynowo, czyli trzy konkursy. 28, 29, 30. 28, 29, 30. A przed momentem w ogóle na chwilę niebo dało nam dostało. Niebo dało nam dostało na chwilę. 28, 29, 30. No, po świętach ogarniemy się. Przez święta będziemy sobie na przykład takiego Euro Truck Simulatorka. Będą jakieś może horrorki w końcu. Dawno horrorków nie było. Warto się czasami pobać. Może maszynka wpadnie. Jakieś tam inne live'y. Fifka, te sprawy. Może. Za troszeczkę tak leciutką przerwę od FGP Cup zrobimy. No wiecie, żeby tak skoki się też nie przejadły, żeby jak codziennie się robi, to wiesz. No jakby się tak codziennie robiło, no to po jakimś czasie by się mogły przejeść. Taka króciutka przerwa świąteczna się przyda. Ta Gartic Phone na święta. Ty oczekujesz, że będziemy robili świąteczne tematy. Czy ten dzban postanowił sobie zatrzymać się na zielonym? Ten dzban zatrzymał się na zielonym. Ten dzban zatrzymał się na zielonym świetle. Czy go przypadkiem nie torturowali pumeksem? Takim ostrym pumeksem. Z ostrą nawierzchnią. Na zielonym się chłop zatrzymał. Super. Czego ja jeszcze nie widziałem? Ej, ładny most. Pyk, screenshot. Popchnąłeś dzbana. No, musiałem go popchnąć. No kurde, typ się na zielonym zatrzymuje, rozumiesz to? Na zielonym się zatrzymuje. W ogóle w Gdańsku już jesteśmy. Gdzieś tak przy Gdańsku. O, fajna katedra. Będzie zdjęcie. Katedra Notre Dame. Notre Dame w Gdańsku. Wiesz co, Orzechu? One faktycznie mogą zajmować trochę szybciej. Ale wiesz, co jest spowodowane? Bo my na autostradach jeździmy. My jeździmy przez autostrady szybkiego ruchu. Co trasę zasuwam 130-140. Po prostu jeździmy przez takie tereny Polski teraz, że są same autostrady. I my ciśniemy po samych autostradach.
Dokładnie, dokładnie, Emilio. O, to jest piękne. To jest piękne. Ja chcę to zrobić. Ten tramwaj też jest piękny. Znaczy, stacja tramwajowa. Zdjęcie. No, może dlatego kiwię. Nie, no, mi się wydaje, że to raczej jest spowodowane właśnie tym, że jeździmy po autostradach, a po autostradzie zasuwam 140 i te trasy też nie są jakieś bardzo długie, jeszcze 200-300 kilometrów, no to wiesz. Jeszcze mogą być dłuższe o wiele, na spokojnie. Piękne tory. Ja chcę tory. Uwielbiam pociągi. Teraz przez tory przejeżdżamy. Pyk. O, tramwaj. Tramwajowi też trzeba. Gdański tramwaj. Dawać mi tu tramwaj, tramwaj. Pyk. Pięk. Jaka jest twoja ulubiona anime dziewczynka? Za chwilę pokażę, ok? Za chwilę pokażę. O, tory. Piękne, piękne tory. Oj tak, robimy zdjęcie. Oj tak, o! O tak, stacja tramwajowa. Oj tak, o tak, oj, piękne schody. O, okej. Okay. Już będziesz robić trasy z Holandii do Islandii. No właśnie, o tym mówimy. Zaraz powiem ci, jaka jest moja ulubiona anime dziewczynka, tylko dojedziemy do... Do Lidla, do Lidla, do Lidla. O, znowu tory. O tak, jeszcze fabryka. O nie, dobra, fabryce nie będę robił. Ale tramwaj, 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 tramwaj. O tak. W takim pięknym świetle tramwaj. O tak, o blisko, ale blisko. O, zielone. Jest kanał La Manche? Tak, jest. Jest, jak najbardziej, że jest. Jest kanał La Manche w ETS-ie. Czy musimy skręcić? Tak, musimy tutaj skręcić. Aha, tu mamy Lidla. Kończy ci się paliwo. Spoko. Nie interesuje mnie to. Jak tam musimy wjechać? Oczywiście, że nie widzę, jak musimy wjechać. O mój. Nie pitol mi, że będę musiał do przodu, tam do przodu. Ja pierniczę. Dobra, w zasadzie to nie jest aż takie złe. Zrobimy taki myk. Dobra, dobra, jest dobrze. Dobrze próbuję. Dobrze próbuję. Ewentualnie w tramwaj wjadę. Tramwaj, o, właśnie tramwaj, tu jest tramwaj. Muszę do tego tramwaju podjechać trochę. Zdjęcie. Dobra, w zasadzie dobrze zrobiłem. Tylko teraz muszę dobrze tą rotację zrobić. O, właśnie tak, tak, rotacja. Dobrze. Jest jak najbardziej w tą, jak najbardziej w tą. Nie, no, nazywajcie mnie mistrzem manewrów, ludzie. Nazywajcie mnie mistrzem manewrów FGP Friendsem. Nazywajcie mnie mistrzem manewrów. Jestem mistrzem manewrów. Nauczyłem się manewrować praktycznie. Nazywali mnie mistrzem manewrów, zanim to było modne. Dobra, obiecałem, że pokażę moją anime dziewczynkę. No to pokazuję moją anime dziewczynkę, tylko muszę menedżer zadań, żeby wyjść, zminimalizować ekran. Idę spać, dziękuję.
Na przykład opera się włączyła. Dobra. Już ci pokazuję moją ulubioną anime dziewczynkę. Przechwytuję ekran. Gotowy czy nie? Dobra, pokazałem. Nie ma. Rudy Gale na nie będzie wciuka. Tak, Emilio, tak. Dokładnie. Ale nie, czekaj. Mogę ci pokazać, jeżeli będę miał zdjęcie z komputera. Bo nie będę na internecie tego szukał. Obraz. Plik obrazu. O, tak. Obrazy. No oczywiście, że nie mam. No to będę musiał. O, dobra. Ulubiona anime dziewczynka, proszę bardzo. Nieźle, nieźle. Dobra, do 3 razy sztuka. Może teraz mi się uda pokazać moją ulubioną anime dziewczynkę. Anime dziewczyn, no. O, 3 razy sztuka się mówi. Próbujemy, próbujemy. Dobra, mamy to, widzowie. Niesamowite, ale ci pokażę. Ziunacki. Aha, ale rozdzielczość. Ale jakość zdjęcia. Normalnie HD 1080. Może jak zmniejszę, to będzie lepiej. No taka. Natsuki z DDLC. Dobra, pokazałem, mogę wyłączyć. Dokładnie, Mateuszu. Dokładnie. Dobra, myślę, że jako Euro Truck Simulator 2 to Znacki siedzi koło w ciężarówce. No właśnie, ona siedzi obok mnie w ciężarówce. Dobra, dawaj, gruj. Jeszcze chcecie? Dobra, jeśli jeszcze chcecie, to Vox Populi, Vox Dali. W ogóle mamy tutaj Ostrawa, Cieszyn, Ołomuniec jakiś, Brno, Mlada Bolesław, Praga. Znaczy sobie jakieś ciekawe miasta. Może. Zobaczmy może Słowację, co my tu mamy. Bratysława, Trnawa. O! Spartak Trnawa.
Mamy Spartak Trnawę, proszę państwa. Mamy Spartak Trnawę. Zacząć mamy Szeryf Tiraspol. Nie mamy. Nie mamy Tiraspola. Jestem już wkurzony. Nie ma Szeryfa Tiraspol. Zacznijmy to jest może z Portugalia. Z Portugalii. Dobry żart, FGP, dobry żart. Zobaczmy Cypr może. O, mamy Omonię Nikozję, mamy Apollon Limassol. Mamy AEK Larnakę. Z Grecji mamy PAOK Saloniki. Mamy PAOK Saloniki. Nie ma Dudelange. A czekaj, Luksemburg. Luksemburg. No tak. A zobaczmy, czy mamy Ajax Nie no, Amsterdam to musi być. Mamy tutaj nawet. O właśnie, zobaczmy może inne niż Amsterdam. Mamy Groningen. Mamy Zwolle. Mamy Vitesse Arnhem, które zremisowało z Tottenhamem. Mamy Rotterdam. Mamy nawet Eurosport. Mamy Eindhoven. PSV Eindhoven. No i jest Amsterdam oczywiście. A zobaczmy w takim razie. Wyspa Man tu jest jakaś. Ramsay Douglas, o kurde. Zobaczmy w takim razie. Wyspy Owcze. Jest Klaksvík i Tórshavn, panowie. Mamy Tórshavn i Klaksvík. Mamy Tórshavn i Klaksvík. Pięknie. Mamy dwa najważniejsze kluby z Wysp Owczych. Zrobili to. Dwa najważniejsze kluby z Wysp Owczych. A zobaczmy Belgię. Royal Antwerp. Standard Liège. No i tyle. Trzy miasta w Belgii. Super. No to Dania. O, mamy Aalborg. Mieliśmy też Aarhus. No i mamy też gdzieś Kopenhagę zgubioną. No tu jest Kopenhaga. Kurde, moja myszka wariuje, muszę ją gdzie indziej posłać. Dobra, nieważne. A, bo mojej myszce powoli baterii brakuje. Dobra. Muszę ją podłączyć do pewnego kabelka, który ładuje jej baterię, bo ja mam bezprzewodową. No bez kitu, Litwa ma więcej od Belgii. Dziwię się, że miała myszka szaleje, ona baterii już prawie nie ma. Bo ja mam taką bezprzewodową, ale mam taki specjalny kabelek, który ją ładuje. No, pięknie. Dobra. No to Litwa, zobaczmy. Nie no, Litwy nie znam. Łotwy też nie. No, bezprzewodową mam. No to Niemcy, zobaczmy. Może będą z dwóch lig na przykład. Albo z trzech lig. Zobaczmy, co tam. Nie no, Niemcy mają dużo. Lecimy sobie od północy. Mamy Kilonię, czyli Holstein Kiel. Mamy Hamburger SV.
Mamy Werder Bremen. Mamy Hertę oraz Union oraz jeszcze jakiś Berlin był. Mamy Magdeburg, Hanower 97. Dynamo Drezno, RB Lipsk. Mamy Borussię Dortmund. A, Hansa Rostock, tego nie pamiętałem. Mamy Duisburg, Fortuna Düsseldorf, Kolonia, mamy jakiś jeszcze inny Frankfurt, Eintracht Frankfurt mamy, Greuther Fürth, mamy też Nürnbergę obok. Mamy Stuttgart, mamy oczywiście Bayern, typowy. A tuż mamy Salzburg z Austrii. Mamy też LASK Linz, mamy Rapid Wiedeń. Mamy Sturm Graz. Sporo mamy klubów. Mamy Innsbruck, czyli skocznie nawet mamy. O, mamy Vaduz z Liechtensteinu. Zürich, Bazylea. Nie, no trochę tego jest, pięknie. Rozbudowane. Dobra, wybieram jakieś miasto na następny odcinek teraz. A zobaczmy, może.